Jak wiecie, od kilku dni testuję nowego RTX 4090 i jest to wersja niereferencyjna od Innoch 3D. Pełna recenzja tej karty, którą udało mi się zakupić już niedługo, dlatego zachęcam do zostawienia suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Natomiast teraz chciałbym przeanalizować wyniki oraz podzielić się z Wami moimi obserwacjami. Celem tych testów była odpowiedź na pytanie, czy mając komputer w konfiguracji z elementami poprzedniej generacji, jak Ryzen 7800X, jest sens przepłacać za nowego RTX-a, czy może w zupełności wystarczy Wam połowę tańszy RTX 3090. Zacznijmy od wyników w leciwym Wiedźminie 3. Tutaj możecie liczyć miejscami na ponad 50% wzrost wydajności. Co istotne, nowy RTX pracuje w 2/3 swoich możliwości, co widać po porze prądu oscylującym w okolicy 300 W, więc możemy liczyć, że wraz z optymalizacją sterowników wyniki jeszcze się poprawią. Przejdźmy do trochę nowszych tytułów, więc czas na Valhalla. I tutaj w 4K przy maksymalnych ustawieniach mamy prawie 60% wzrost wydajności. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku Wiedźmina, karta działa z ograniczoną mocą. Kolejną grą było Dying Light 2 i tutaj obie karty dobijały do granic swoich możliwości w poborze mocy. Dlatego można powiedzieć, że jest to najbardziej reprezentatywny przykład. I tutaj test wykonywany był z włączonym DLSS oraz ustawionym na jakość. I w obu przypadkach wyniki były lepsze o ponad 72% w stosunku do tych osiąganych przez RTX 3090. Kolejną grą był Fortnite i tutaj mamy mały problem, ponieważ zysk z włączoną funkcją DLSS był znikomy w stosunku do wyników bez tej funkcji. Paradoksalnie więcej zyskał stary RTX niż nowy. Test był wykonywany na ustawieniach epickich, natomiast w przypadku pomiaru z włączonym DLSS był on ustawiony na jakość. Na koniec zostawiłem sobie Cyberpunka i tutaj przetestowałem wydajność w trzech ustawieniach. Pierwsze to predefiniowane Ultra z Ray Tracingiem i DLSS na auto. I tutaj możemy liczyć na przyrost wydajności około 25%, ale należy zwrócić uwagę, że nowy RTX pracował tylko z około 60% swoich możliwości. Następnie przetestowałem to samo ustawienie, ale z wyłączonym Ray Tracingiem oraz DLSS. I tutaj widać, że nowy RTX zaczął pracować z większą mocą. Dzięki temu różnica wydajności wyniosła już prawie 50%. Na koniec najbardziej męczące ustawienie, a mianowicie Ray Tracing na Ultra bez wspomagania typu DLSS. I tutaj wynik nowego RTX-a to 47 klatek, czyli wzrost o ponad 80%. Oraz pokonana zostaje granica grywalności w tej grze w 4K na ustawieniach Ultra z wyłączonym DLSS. Jak widzicie, nie musicie mieć nawet topowej zeszłorocznej konfiguracji, aby sporo zyskać na zakupie nowego RTX 4090. Pytanie, czy warto za to zapłacić prawie drugie tyle? Na to pytanie musicie odpowiedzieć już sobie sami. Mam nadzieję, że materiał, który Wam przedstawiłem oraz wyniki ułatwią Wam podjęcie tej trudnej decyzji. Kolejnym pytaniem jest, czy gdybyście mieli lepszy procesor, zyskalibyście jeszcze więcej? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w następnym materiale, w którym testy zostaną wykonane w połączeniu z najnowszym Ryzenem 9 7900X oraz pamięciami DDR5. Nie zapomnijcie, że niedługo po tym materiale na kanale pojawi się pełne nagranie z testów tu pokazywanych, w którym będziecie mogli prześledzić wyniki dokładniej. Zachęcam do zostawienia suba i do zobaczenia!